Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o wtryskiwaczach w silniku diesla. Co to jest, jakie są objawy zużycia wtrysków i pokazać Wam, jak można zdiagnozować za pomocą i komputera, i jeżeli ktoś nie ma, testu przelewowego. Na początku powiedzmy sobie, czym są wtryskiwacze w silniku diesla. Ja to rozumiem tak, że jest to już ostatni element, który jest elementem wykonawczym. Czyli mamy pompę w baku, która podaje nam przewodami paliwo. Potem mamy filtr, potem mamy pompę wysokiego ciśnienia. Z pompy wysokiego ciśnienia paliwo pod ciśnieniem jest wtłaczane do listwy, gdzie czujnik ciśnienia paliwa utrzymuje te paliwo pod cały czas tym samym ciśnieniem. No a wtryskiwacze, dostając impuls elektryczny co jakiś tam czas, bardzo szybko otwierają się i zamykają, wpuszczając nam mgiełkę. No i jeżeli któryś z tych wtryskiwaczy już traci swoją sprawność, nie puszcza nam tej mgiełki takiej idealnej, tylko na przykład zaczyna, potocznie mówiąc, lać, czyli te paliwo zamiast się rozpylać sobie kapie, wtedy przelewami duża ilość paliwa nam wraca, ale nie to jest w tym aż tak istotne. Istotne jest to, że auto będzie miało coraz ciężej odpalać, może zacząć nam kopcić, w efekcie może nam w ogóle nawet po czasie nie odpalać. Jakie mogą być też tego skutki uboczne? Skutkami ubocznymi może być to, że przez to, że wtryskiwacze będą, potocznie mówiąc, lać, temperatura spalin będzie wyższa, co może doprowadzić na przykład do szybszego zużycia turbosprężarki, bo zwyczajnie będzie ona pracować w dużo wyższych temperaturach niż pracuje zwyczajnie, chociaż te temperatury i tak są bardzo wysokie. Teraz może na początku, jeżeli ktoś będzie widział już takie objawy, że silnik nierówno pracuje, coś się z nim dzieje niepokojącego, a nie ma komputera, chciałby sam sprawdzić sobie te wtryskiwacze, pokażę taką w miarę prostą metodę, którą można to sprawdzić, czyli zrobimy sobie test przelewowy. Nie jest to żaden zestaw, który został kupiony na Allegro. Ja sobie to zwyczajnie zmontowałem z takich strzykawek. Tu mam rurkę, która idealnie mi wchodzi w miejsce węża przelewowego. No i co? Bierzemy się za robotę. Pokażę Wam, jak to mniej więcej zrobić. I tyle. Musicie mi wybaczyć za ten szum, no ale garaż jest blaszakiem. Zaczął padać deszcz, no ale szczerze mówiąc nie wiem, kiedy znowu będę miał czas, żeby coś nagrać, więc jakoś musimy dać sobie radę. To co, bierzemy się za robotę. Dobra. Tutaj, jak widzicie, są moje wtryskiwacze. Co robimy na początku? Na początku każda z tych końcówek musi zostać wyjęta. To jest przewód przelewowy. Tutaj jest zabezpieczenie w postaci takiej blaszki. I teraz musimy to robić bardzo uważnie, bo szczerze, nawet z tymi samymi końcówkami do przelewu
W innym aucie były plastikowe, chcieliśmy ten wąż wymienić, był problem, żeby to wyciągnąć, a jak któraś pękła, czy to w tym miejscu, czy w tym, nieważne, był problem, żeby po prostu je dokupić. Także można powiedzieć, że działacie na własne ryzyko. Jest to loteria, bo wiadomo, że to jest plastik, a tu jest i ciepło, i zimno. W różnych temperaturach ten plastik jest, on jest czasem tak kruchy, że zwyczajnie ledwo pociągniecie i wam pęknie. Ale dobra, wyciągamy sobie te zabezpieczenia i robimy to bardzo uważnie, bo one lubią wyskakiwać. Tu ja już sobie z reszty wyciągnąłem. Żeby nie przedłużać. I teraz zobaczcie, jeżeli ktoś ma takie kombinerki, fajnie jakby były zaokrąglone, łapiecie sobie tu i z dwóch stron równiutko do góry cyk wychodzi. Musicie to robić bardzo uważnie. No i teraz musimy wyciągnąć sobie wszystkie te końcówki po kolei, starając się oczywiście niczego nie uszkodzić, bo tak jak mówiłem, jest to dość kłopotliwa rzecz do dostania. Ok, jeżeli cały przewód nam wyszedł, to teraz możemy sobie na przykład wziąć żabkę i ten przewód tutaj na samym początku sobie wziąć i zagiąć. Po co my go tu zaginamy? A zaginamy go po to, aby za pośrednictwem przelewu układ nam się nie zapowietrzył. Teraz wykorzystujemy sobie te strzykawki, o których mówiłem. One mi tutaj idealnie pasują w miejsce tych przelewów. Ja je sobie dociskam i one dość sztywno siedzą. Także musimy je włożyć w każdy wtryskiwacz. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko odpalić auto. Ok, mam nadzieję, że bardzo wyraźnie było widać, o co chodzi. A teraz
możecie to przyspieszyć, jeżeli chcecie, tak jak ja, dodając gazu, to nie ma najmniejszego znaczenia. Możecie zostawić na wolnych obrotach, żeby pochodziło sobie trochę dłużej, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Już Wam tłumaczę, o co w tym teście chodzi. Chodzi o to, że te dawki powinny, ilości w tych strzykawkach powinny być bardzo blisko siebie. Powinny być, jeżeli wtryskiwacze są idealne, powinny być w każdej strzykawce, ilość powinna być taka sama albo bardzo przybliżona. Jeżeli któryś z wtrysków lałby, no to byście widzieli, że na przykład tu macie pół strzykawki, a tu już się wylewa, będzie full. Także jak najbardziej myślę, że u mnie jest wszystko ok. I oczywiście zaraz zobaczycie, ja to wszystko poskładam do kupy. No i podepniemy sobie komputer, zobaczymy, co komputer nam powie. Czy na komputerze też będzie po dawkach widać, że jest wszystko ok? Czy może komputer pokaże nam co innego? Dobra, także ja to wyciągam, składam wszystko do kupy i widzimy się zaraz przy laptopie. Na ścianie wisi kalendarz z gołopanią. Gdy pije kawę, to spogląda na nią. Oczy jak anioł, zderzaki pierwsza klasa. Przerwa się kończy, on do roboty wraca. On nie ma kapca, jest profesjonalistą. Naprawi wszystko, hamulce nie piszczą. Ale gdy przychodzą weekendy, zamienia buty z noskiem na lakierki. Oh, hey! Pan mechanik po melarzach, bierze dziewczyny na warsztat. Coś postuka, coś posprawdza. No to teraz będzie jazda. Miałem Wam pokazać te korekty wtryskiwaczy na tej kiji, na której pokazywałem, jak robić test przelewowy. No ale niestety musiałem oddać. Pokażę Wam, o co w tych parametrach chodzi na przykładzie mojej BM-ki. I od razu zrobimy sobie coś fajnego. Zobaczymy, co pokaże nam Maxi i zobaczymy, co nam pokaże Impa. Sorry, Insta. Zawsze mi się te dwie nazwy mylą. Ok, więc wchodzimy sobie w BM-kę. Piątka E60. Rok 2.4. Nic nas innego nie interesuje dzisiaj jak silnik diesla. Łączymy się. Standard, usterki oczywiście, jak to u mnie, EGR i te sprawy. Wchodzimy sobie w parametry bieżące i wchodzimy sobie we wtryskiwacze. Oczywiście silnik powinien być rozgrzany do temperatury roboczej. Ja przejechałem spod domu, więc ma 56 stopni. Nie jest w pełni rozgrzany, ale różnica jaka będzie, to tylko taka, że po prostu ogólnie te wartości będą troszeczkę wyższe, tak? No i jak widzimy 0,6, 0,1, 0,1, 0,4, 0,9, tam nawet do 1 dochodzi i 0,1. Czyli powiem Wam tak, tolerancja według mnie jest od minus 2,5 do plus 2,5. Chociaż jak sprawdzałem Instą, pisało, że jest bodajże od minus 4 do plus 5. Zresztą podopniemy sobie Instę, to sobie porównamy. Ale generalnie tutaj jakichś wielkich odchyłek nie ma. Silnik też odpala bez problemu, pracuje bez problemu. Tutaj też mamy 0,6, ale tutaj równa. Generalnie drugą metodą, jeżeli ktoś tak za bardzo nie umie się w tym połapać, jest to, by po prostu te wartości minus na przykład 0,07, potem 0,6, minus 0,5, żeby to wszystko do siebie pododawać,
wiadomo, te wartości ujemne odjąć i wtedy generalnie powinno nam wyjść jak najbliżej zera. Z czym też musicie wziąć pod uwagę to, że tu pokazuje na przykład 0,5, 0,6 czy tam do 1, wcale niekoniecznie to musi oznaczać, że ten wtryskiwacz leje. Może on mieć wyższy parametr ze względu też na to, że po prostu na danym cylindrze jest mniejsza kompresja. I on, aby wyrównać pracę silnika, żeby silnik równo pracował, musi po prostu podlać go paliwem. I tyle. Też z taką teorią się spotkałem. U mnie tutaj jest wszystko ok. Jak widać, w miarę jak ta temperatura coraz jest wyższa, to te parametry są coraz mniejsze. W momencie jak dojdzie, jak podejrzewam, do temperatury roboczej, czyli tych 90 stopni, tutaj wszystko się fajnie nam ustabilizuje. Dobra, czyli tutaj mamy największy odchył, mieliśmy na cylindrze 5, 4 i 1. One się co prawda, tak jak mówię, pewnie wyrównują, ale tutaj mieliśmy największe wartości, więc teraz wypniemy sobie Maxiego i porównamy sobie go z Instą. Ok, więc jeżeli chcemy sobie wejść i sprawdzić programem Insta parametry wtryskiwaczy, musimy sobie wejść w przetwarzanie pojazdu, funkcje serwisowe. Teraz wchodzimy sobie w napęd, pomiar nierówności pracy silnika. Szukamy sobie i tutaj regulacja równości. Tu nas informuje, że nie ma kodu błędu, jeżeli chodzi. No i tutaj, tak jak widzicie, mamy wyświetlane ilości, muszą zawierać się dla wszystkich cylindrów w następujących granicach. Minimalnie minus 5, maksymalnie 4. No, czyli odwrotnie, jak wam powiedziałem, bo ja powiedziałem, że chyba minus 4, a plus 5, ale jest minimalnie od minus 5 do plus 4. No i tutaj widzimy, mamy na jałowych obrotach cylinder pierwszy 0,4 na minusie, cylinder piąty 0,6, cylinder trzeci 0,3, cylinder szósty jest na 0, cylinder drugi jest 0,1 na minusie, cylinder czwarty minus 0,3. Także no wiadomo, że ja mówiłem, że w miarę wzrostu temperatury te wartości będą spadały, no i jak widzicie, faktycznie na cylindrze piątym jest tam troszeczkę więcej, ale jest to wszystko w granicach i auto nie daje żadnych oznak, żeby cokolwiek złego z nim się działo. Także myślę, że pokazałem wam, omówiłem, czym są wtryskiwacze, pokazałem, jak bez komputera można je zdiagnozować w prosty bardzo sposób, oraz pokazałem wam i przynajmniej w minimalnym stopniu wytłumaczyłem, o co chodzi tak naprawdę z tymi dawkami wtrysku, jeżeli macie komputer, żeby sobie odczytać. Tutaj jak widzicie, cylinder pierwszy jest minus 4, równa cylinder piąty, cylinder trzeci równa cylinder szósty. Jak tak się przyjrzycie, to raz na trzecim, raz na szóstym jest więcej, to generalnie powinno wyjść na 0, oraz cylinder drugi z czwartym tak jakby tworzą parę i tutaj jest minus 1, minus 4, bardzo blisko zera to wszystko jest, jakbyście sobie pododawali, odjęli. I o to chodzi, aby było to wszystko jak najbliżej zera. Chociaż prawidłowy przedział jest od minus 5 do plus 4. A krytyczne ilości, no to już jest minus 5 i 4 na plusie, ale jak już widzicie, takie
korekty na waszych tryskiwaczach, no to trzeba zacząć szybko szukać kogoś, kto wam je fajnie zregeneruje. Dobra, myślę, że komuś w tym pomogłem, komuś coś wytłumaczyłem, także jeżeli macie ochotę, jak zawsze zapraszam na Patronata, a tak zostawcie suba, łapkę w górę, trzymajcie się, do następnego odcinka, hej!